Marcin Bustowski kilka dni temu otrzymał list z prośbą o przekazanie danych umożliwiających skontaktowanie się z rodzicami dzieci, których badania przedstawił na przełomie listopada i grudnia zeszłego roku, składając zawiadomienie do sanepidu. Wybrałem list polecony z sanepidu, podpisany przez panią dyrektor. Pani dyrektor zwraca się do Partii Przebudzonych Konsumentów Bustowskiego o udzielenie danych personalnych opiekunów prawnych dzieci, ale i też uważam, że wszystkie osoby z terenu Jeleniej Góry, które poddały się badaniu na zawartość glifosatu, powinny zgłosić się do sanepidu celem przeprowadzenia postępowania epidemiologicznego. Sanepid tym samym, zwracając się do mnie tym pismem, potwierdza, że taka skala ilości dzieci strutych i osób w Jeleniej Górze jest epidemią. Niestety przekazane dane nie są wystarczające do wszczęcia jakichkolwiek działań przez sanepid. Na tym etapie sam wynik badania nie pozwala nam podjąć jakichkolwiek działań. I na pewno nie możemy powiedzieć, że to jest epidemia. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna otrzymała 92 wyniki badań dzieci z Jeleniej Góry i okolic. Żeby dokonać jakiejś dogłębnej analizy, musi być przeprowadzony wywiad. Dochodzenie epidemiologiczne. W związku z tym wystosowaliśmy do wnioskodawcy prośbę o podanie nam danych kontaktowych. Wystarczy numer telefonu do opiekunów prawnych dzieci, czyli rodziców lub opiekunów, celem przeprowadzenia dobrowolnej, zaznaczam dobrowolnej ankiety w zakresie wywiadu środowiskowego. Pracownicy sanepidu, aby podjąć jakiekolwiek działania, muszą najpierw dowiedzieć się m.in. o zamieszkaniu, diecie czy używanej wodzie. Jednak trzeba zadać pytanie, czy rodzice tych dzieci po otrzymaniu wyników udali się z nimi do lekarza. To lekarze oceniają, czy to ma wpływ na zdrowie dziecka. Nadmieniam, że zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia lekarz ma obowiązek zgłosić do inspekcji sanitarnej przypadki zatrucia pestycydami. Jak dotąd żaden lekarz do nas nie zgłaszał zatrucia pestycydami. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Jeleniej Górze przygotowała ankietę dla chętnych, którzy posiadają wyniki badań na obecność glifosatu w organizmie. Każdy, kto chciałby wziąć w niej udział, może zgłosić się do jeleniogórskiego sanepidu.